Stowarzyszenie Studenci RP. Są? Są. Zadadzą pytanie? Razem. No to proszę, o, proszę. W dwóch grupach są. Proszę, no właśnie. Tak. Jan Metrycki, Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej. Mam pytanie o pana konsekwencje, pana słów i czynów, a przy okazji wiążące się trochę z tutaj z naszym krakowskim podwórkiem. Uchodzi pan za jednego z najbardziej konserwatywnych reprezentantów swojego ugrupowania, zarówno w oczach partyjnych kolegów, jak i na przykład parlamentarnej lewicy. Jednocześnie zawsze deklarował pan, z pewnością z uwagi na pełnione stanowisko, nieustającą troskę o polską kulturę, a będąc obecnym kilka lat temu w tym programie, podkreślał pan, że jedną z ról państwa polskiego w osobie ministra kultury i dziedzictwa narodowego jest ochrona tejże właśnie kultury. Jednocześnie kilka miesięcy przed ustąpieniem ze stanowiska stanął pan w obronie dyrektora Narodowego Starego Teatru w Krakowie, Jana Klaty, znanego przede wszystkim z obrazoburczych interpretacji klasycznych dzieł. I tu pojawia się moje pytanie, gdzie jest konsekwencja? Czy naprawdę uważa pan, że ochrona polskiej kultury polega na tym, żeby wspierać reżysera, który niszczy dobre imię drugiego najstarszego teatru w Polsce, który znany jest z tego, że najwybitniejsi aktorzy zatrudnieni w tej instytucji nierzadko od kilkudziesięciu lat nie chcą z nim współpracować? O którym wreszcie ktoś taki jak Kazimierz Kutz, którego ciężko w jakikolwiek sposób powiązać z prawicą, powiedział, że przez niego i jemu podobnych klasyczny teatr ulega demolce. A dodam tylko, że pana protegowany, pana, który otrzymał od świętego Jana Pawła II Watykański Order Świętego Sylwestra, ostatnio zamienił szekspirowską klasykę w płytką antykościelną Magitkę. Zanim, sekundkę, tak? Ja mogę zapytać, czy byłeś na jakiejś sztuce Klaty? Nie miałem przyjemności. No dobrze, no dobrze. Panie proszę, proszę odpowiadać. Po pierwsze chcę pogratulować przygotowania, bo nie tylko sięgnął pan do poprzedniej mojej wizyty tutaj, która odbyła się 3 lata temu, ale zbudował pan mój taki mikroportret, co wymaga też wysiłku. Ja nie należę do najbardziej konserwatywnej grupy. To nie oznacza, że należę do konserwatywnej. Ja o sobie mówię trochę żartobliwie, że jak ktoś chce znaleźć środek sceny politycznej w Platformie Obywatelskiej, to proszę popatrzeć na mnie, bo uważam, że rzeczywiście jestem bardzo centrowym politykiem, że mam tą silną wrażliwość na sprawy społeczne, także na kulturę, ale też jestem dość konsekwentny w pewnych poglądach konserwatywnych dotyczących dziedzictwa, szacunku Polski, oddawania Panie honoru proszę, fladze, ja rozumiem, etc. Że wykorzystał pan to pytanie do mówienia o sobie, ale... Też, ale dlaczego ten wstęp? Właśnie dlatego, że Klata mieści się dokładnie w tych częściach, które mnie budują. Bo ja uważam, że jeżeli ja zatrudniam bardzo konserwatywnych polityków albo bardzo konserwatywnych działaczy, albo jeżeli uszanowałem także dorobek mojego poprzednika, który konserwatystą jest w 100%, jeżeli współpracowałem z osobami, które reprezentują prawicę, jeżeli w jednym momencie podejmuję decyzję o wsparciu także środkami finansowymi Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach czy na Opatrzności Bożej, to mam obowiązek dbania o to, żeby prawica w polskiej kulturze nie wysadziła lewicę z wszelkich miejsc swojej aktywności. Starałem się być pod tym względem sprawiedliwy i sprawiedliwie obrywałem z prawej strony i sprawiedliwie obrywałem z lewej strony. Natomiast i za te ataki czy mikroataki bardzo dziękuję, bo one też poprawiają moje samopoczucie, żeby nie było za dobre. Natomiast bronię jednej rzeczy. Otóż polski teatr musi mieć zróżnicowanych dyrektorów, zróżnicowany repertuar, tak aby każdy w teatrze znalazł coś swojego. Albo konserwatywnego, w najlepszym wykonaniu jak u Jana Englerta, albo coś bardzo otwartego jak w Teatrze Polskim we Wrocławiu, albo coś rozrywkowego, ale też mieszanego i bardzo wartościowego jak u Krystyny Jandy. Ale też bardzo ważne jest, aby istniały nowe sceny, które dają szansę pokazania repertuaru dla ludzi, którzy uwielbiają eksperymenty. Ale jedną rzecz będę mówić zawsze. Polskiej kultury nie stać na to, aby stać w miejscu. Polska kultura musi zawierać silny komponent szacunku do tradycji i bardzo silny element prorozwojowy. I wierzę w to, że także przy błędach, czy przy wpadkach, czy przy decyzjach niewłaściwych mamy obowiązek poszukiwania nowych treści, nowego kanonu,
odświeżania, eksperymentowania, aby nie cofać się. Panie pośle, ale za pytanie bardzo dziękuję. Muszę powiedzieć amen, zgadzam się. Ostatnie pytanie w tej